another story. Something to get off my chest. My lies are kind of boring. It's something that I can't confess. Till all my sleeves are stained red. And all the truth that I've said. Combating honestly, I swear. Thought you saw the wink, no. I've been on the blink, so tell me what you want to hear. Something that delight those ears. Sick of all the insincere. I'm gonna give all my secrets away this time. The need another perfect lie. The kid of critics never jump in line. I'm gonna give all my secrets away. Serdecznie. Jak masz na imię? Oksana Pratko. Cześć. Witam serdecznie. Pięknie zaśpiewałaś, dziewczyno. Dziękuję bardzo. Pięknie. Chodź do mnie. Pięknie śpiewasz. Przepraszam bardzo, ale ja naprawdę jestem po prostu... W szoku? Chcesz być w większym szoku? Tak. Gotowa ja jesteś? Mam podjąć decyzję w tym momencie teraz. Nie, jaki tam większy szok, czekaj. Czeka cię jeszcze większy szok. Szok zmierza do ciebie też. Większy szok do ciebie zmierza. Pewnym krokiem. Cześć. Cześć. Mi też miło. Śpiewaj teraz, śpiewaj. Śpiewaj. I need another story. Something to get off my chest. My life's kind of boring. It's something that I can't confess. Till all my sleep starts staying red. And all the truth that I've said. Combining honesty, I swear. Thought you saw a wink, no. I've been on the blink, so tell me what you want to be. Something that delight those ears. Proszę, ale po prostu nie wiem. Ja ci jeszcze pięknie śpiewam. All my secrets. Way this time, smoke the need another perfect line. Look at the critics, never jump in line. I'm gonna give all my secrets away. Straszny szok. Mówiłam ci, że będzie większy szok. Edytko, ja następny jak coś, Baron potem trzeci, w kolejce. Drugi my też chcemy taki test. Ale ja przepraszam, wy tam już zaśpiewa. Nie macie nic do gadania. Okej, siedzimy niestety tu, nie gadamy. Niech one tam zaczną to między sobą, co? Maskie sprawy. Marek, ty czy też odpuściłeś ja już? Ja się nie wtrącam między dwie kobiety, nigdy. Babę kłócą, nie wchodzimy. Znaczy, no nie wiem, czy Marek po prostu stajesz z nami w te szranki, czy nie. Nigdy w życiu nie stanę między dwoma kobietami, chyba że to jest miejsce przytulne, ciepłe. Jest to sypialnia. Oksana, ty już długo śpiewasz, powiedz? Długo, bardzo długo. Wiesz, i to słychać, i to jest świetne. Dziękuję to słychać bardzo. Po prostu doświadczenie, przeżycia. Po prostu masz o czym śpiewać, to jest bardzo ważne też. To może ja coś powiem. Słuchałam pani Edyto jako mała dziewczynka. Naprawdę, uwielbiam panią, ale miałam wielką przyjemność wystąpić z panią Marysią na premierach w 2005 roku i bardzo bym chciała z panią pracować.